Nie wiem, podobno Szako jest dobry, ale nie chcę chyba nim grać. Co wy o tym myślicie? Napiszcie na czacie. A Tomasz, jak chcesz. O! To będzie. A zresztą zobaczycie. Live. Dobra. Jazda. Tylko jaki build? Kryt. 4 razy infi, 5 razy, 6 razy infi. Full AD build. Static. Też dobry. I BT. 4 razy infi, static, BT. Ja, bardzo dobry build. Co, ja jestem solo? A ty idziesz na mida? Dobra, to ja idę do Joxika. Ten skin do Vayne wygląda jak Sasha Grey albo inna Selena Gomez. Nie wiem. Nie pamiętam, jak wygląda Selena Gomez. A Sasha Grey, nie słyszałem nigdy o takiej osobie, oczywiście. Blendery od koktajlera się nauczył. Dobra, Louis, wdupiam te blendery. Będziemy kamień o kamień rozbijać w dupę orzechy inne, w dupę jabłka i banany. W dupie to mam. Louis, nie kupuję żadnego blendera. Kamień o kamień, Louis, najtaniej, najlepiej działa, bo działa od 10 tysięcy lat. Więc działa. A, Pokcham, podoba mi się twoje nastawienie do życia. A, tą Patenon, podoba mi się to. Ty w dupę małysz, spokój. Fog. 4 łącznie za 2 nasze to git. Pierwszy statik. Kupimy blender za 20 zł i git. Ty co jest taki silny? Plecunie szmatę. A i ładnie. Ty dobrze grasz tym Jaxem. Ja dużo gorzej nim grałem wtedy. Jak? Louis. Daj Satika. Pamiętam Wilk Sparty, pamiętam. Ładnie. O ja pierdzielę w dupę. Już te stuny zaczynają być irytujące. Poszedłbym małego lifesteala teraz i jest git. Uważaj, uważaj.
Ja... Nie no, za mocno, za mocno. Za mocno. Totalny pogód. Ja pierdziele, uwielbiam Vayne na Urfie, to jest tak popieprzony champion. Vayne na Urfie jest cudowne. Kurde, już luj. Dobra, tego i Infi będę leciał na spokojnie. Teraz małego budka, ale raczej dużego i tak nie będę budował. Tu headbo maksuje Q, to jest Urf. Powinno się maksować Q. A tam Slavik, luj, luj. 1, 2, 3 to pewnie tak wiek w twoim... A nie, poczekaj. Kurde. Sto 23 lata. Nie wiem, musimy ogarnąć te blendery, bo już od paru dni oglądamy różne. Zresztą w końcu Ketsi zaczęła oglądać, bo tylko ja o nich gadałem. Więc git. Ja jestem blender meister. Kumasz? Niezła jareczka, szmato. Walimy go na dupę, czy nie? Kurde, Trindaner? Skąd ten tutaj, ty? Build pod... Ja pierdzielę! Dobra, widzę, że udany chłopaszek. Dobra, spokojnie. Ja się przestraszyłem, że jakiś pod AP będzie wyrzodził. A, kumam Slavik. O, 9-4 jest ten chłopaczyna. Wow, wow. Hi, meine Freundes. Podoba mi się. Nie wiem, Vayne uwielbiam. Na Urfie. Oczywiście. Poza Urfem, chłopie, to... Wyginam się jak jakaś szmata, co najwyżej. Wow. Kurde, jakie to jest... Aluj, spokojnie. W ogóle nie wiem, czy... Nie pomyślałem dokładnie, bo zapomniałem, że mogą mieć tanków. Ja myślałem, że będę na hita zabijał, ale zapomniałem, że niektórzy to tryhardują na tym Urfie i grają pod tanka, więc... Ty, to byłoby w ogóle dobre na tego. Na Vayne. Chociaż ja i tak nie mam cooldownu na tym, ale... Nie, no to byłoby bez sensu. Niby dobre, a jednak słabe. Ginso? Może Ginso? Co to w dupę było? Dobra, do spania. To jest Kha'Zix? A to jest Shaco! Na pierwsza tu. Ja RT kliknąłem. Kurde!
Kurde, umrę i tak. Typu useless Rengar mnie zabił. Ja mam 16-8, nieźle. Zmień betę na boczka? Myślę właśnie. Ale generalnie mam build pod light game, także luj. Nie wiem, czy będę zmieniał, szczerze ci powiem. Ten build jest bardzo silny, nie wiem, czy będę potrzebował. Patrz to. Widziałeś? Pokażę ci teraz tajną technikę farmienia. O, momek, siema. Nie widziałem cię przez jakiś czas. Dobrze, że jesteś nadal. Myślałem, że ty only król szamanów. Dobra, puszowanie. Ja pierdzielę w dupę! Jakie to gówno jest! No, Bodrk by się przydał bardzo, ale Luis z Bodrkiem. Nie będę walczył z Wolim po prostu. Prostszy trik. Nie wiem, czy Kinsa lecieć. Koszmata. I tak go raczej nie dogonię. Ej, tu szedł. O, Zego zabiłem. Nice. Ty, on ma jakąś krucejarkę tutaj? O. Nie wiem. O Jezus Maria. W dupę. Pogchamp. Dobra, panowie, przedłużamy tą giereczkę, że ona jest zbyt cudowna. Nie puszujmy tego. Ta gra jest zbyt cudowna, żeby ją kończyć. Jak kiedykolwiek w ogóle. Dawajcie 100 minut gra. Godzina, 2, 4, 8. A. Nie wiedziałem, że on z takim gównem. Coś tam w early robił. Specjalnie tu pobiegłem, bo były pacynki szako, ale nie wiedziałem, że to tak zadziała dobrze. On od razu R-kę klika jak wchodzi, aha! To dlatego on tak szybko umiera, bo on od razu jak... Puśćmy. Ja pierdzielę. Boże, cudowna, cudowna giereczka. Tego patrz typa. Pyk, pyk, następne infi do kolekcji lecane. A, Veigara, no, Veigara mi też wylosował bardzo chętnie. On jest tak broken na Urfie, ale pod tanka bym chyba poszedł. Żeby pokazać jak silny jest. Na Urfie Veigar tank to jest w ogóle porypana sprawa. Jakikolwiek tank na Urfie jest głupi, znaczy bardzo silny, o, o to mam na myśli. A, ale Veigar, tank chłopie. Patrz to, patrz to. Oglądasz. Oglądasz na własne ryzyko. Widziałeś to? Widziałeś to, chłopie? Ale potęga, co? Wiesz co chodzi? Asura dali. No nie dziwię się. No ale szkoda, szkoda. Może uda się znowu wejn trafić, tym zagrał tak, żeby pod bombę zabijać. Ale pokczą gierka. Pokczą bluj. Naprawdę, cudowna jest wejn na Urfie. Ale ładny tym Jacksem, dam ci aż honora. Predator wejn nie ma sensu, wydaje mi się. Lepiej po prostu pod cokolwiek, ona i tak zabija potem na hita. Byłoby
Było złożyć Lethality, stakuje się z Harvestem i był one shot. Byłby one shot, tylko gra nie pozwoliła na to. Wydaje mi się. Ale czy nie wiem, czy Dariusa. Ale i tak pokrzep. A Dark Harvest jest o tyle głównym, że bije od 50% HP, więc ciężko, żeby one shotował. Zobacz DMG. Wyścig. Zbrojeń. A pokaż true. A jest sporo tego nawet true. Dobra. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę